Dzień dobry Państwu. Nagrywamy dziewiąty wykład w tym semestrze, a siódmy bez udziału publiczności w czasach zarazy. Proszę Państwa, więc powiedzieliśmy ostatnio, że najprostsza zasada wariacyjna dla pola grawitacyjnego wygląda następująco, że Lagrangian jest zależny od, mógłby być zależny od całego tensora krzywizny, no, który jest reprezentowany przez współczynniki koneksji, które nazywałem polem grawitacyjnym oraz jego pierwsze pochodne i równania Eulera-Lagrange'a zapisujemy w standardowy sposób, to znaczy, że pochodna kowariantna jakiegoś pędu lambda mu nu kappa sprzężonego do tego pola grawitacyjnego równa się różniczce Lagrangianu. No i teraz tak, po pierwsze stwierdziliśmy, że nie będą nas interesowały byle jakie Lagrangiany, które byle jak zależą od gammy i jej pochodnych, tylko takie, które zależą od tensora krzywizny, prawda? Lambda, mu, nu, kappa. I następnie, czyli można na tych zmiennych kontrolnych dokonać transformacji, zamiany zmiennych po prostu, prawda? Zamiast gamma i jej pochodne, to napisać gamma i taka kombinacja samych pochodnych i tego. No i wtedy, jeśli Lagrangian zależy właśnie tylko od krzywizny, a od tego dodatkowo już nie zależy, to pokazaliśmy, że to równanie, które powinno a priori wyglądać w ten sposób, mu kappa delta gamma lambda mu nu plus p lambda mu nu kappa delta, a tutaj są pochodne na mu nu kappa. Pamiętacie Państwo, że ilekroć dodaję taki nowy wskaźnik na dole, to mam na myśli pochodną cząstkową, prawda? To jest d kappa gamma lambda mu nu. No dobrze. I teraz pokazałem, że jeśli dokonamy tej zamiany zmiennych, czyli innymi słowy, tutaj od tych pochodnych gamma coś tam odejmiemy, coś tam dodamy, to to jest równoważne temu, że tutaj zostanie tylko pochodna kowariantna a tutaj zostanie właśnie tensor krzywizny, czyli p lambda mu nu kappa delta tensora krzywizny. To jest zwykła zamiana zmiennych. I teraz, gdyby Lagrangian zależał tylko od krzywizny, prawda? On w tym opisie zależy od gammy i od pochodnych gammych, ale po zamianie zmiennych już od tych pochodnych nie zależy, od samej koneksji nie zależy, tylko zależy od tego, no to wtedy to jest równe zero. No i mamy równania Eulera-Lagrange'a tej teorii, że to jest równe zero, gdzie pęd to jest po prostu pochodna Lagrangianu po krzywiźnie. Następnie zauważyliśmy, czyli tutaj już
nie ma tej zależności dodatkowej. Lagrangian zależy od gamma tylko poprzez krzywiznę. A następnie rozłożyliśmy K na części nieredukowalne, mianowicie te części nieredukowalne, to ja je tak oznaczyłem. Oj, przepraszam bardzo, przepraszam, to mi się pomyliło. To jest po pierwsze symetryczna część tensora Ricciego, antysymetryczna część tensora Ricciego oraz reszta, którą możemy nazwać tensorem Weyla. Ja ją oznaczałem U po to, żeby podkreślić, że to jest tensor Weyla, ale w innej reprezentacji. On się tak ma do tensora Weyla, jak to K do tensora Riemanna. No i następnie pokazaliśmy, że ten człon rozpada się, proszę Państwa, znów na trzy kawałki. No, jak na miejsce tej krzywizny wstawimy te trzy kawałki nieredukowalne, one naprawdę nigdy się ze sobą nie żenią, prawda? Tak jak część symetryczna i część antysymetryczna tensora o walencji 2, one nigdy się ze sobą nie żenią, one idą tak, prawda, ramię w ramię, ale nigdy nie przenosi się informacja z niejednej części na drugą. Tak samo tutaj. Te trzy obiekty wspólnie żyją w K, ale są całkowicie odseparowane. Tak jak ludzie podczas epidemii. One ze sobą nie oddziałują. W związku z tym to wszystko też się rozpada na trzy części i obliczyliśmy, że to jest pewna taka... Oczywiście to są tensory, to są gęstości tensorowe, dlatego że per saldo to wszystko musi być gęstość skalarna. Więc tu jest pewien taki obiekt, tensor symetryczny delta tej części symetrycznej tensora Ricciego. Potem coś takiego, co ja oznaczyłem F mu nu, to jest antysymetryczne delta tego F mu nu. No i poza tym jeszcze coś takiego, taka cała reszta z tego P po odjęciu tych śladów, bo to i to, to są odpowiednie ślady tego P. To jest część symetryczna, antysymetryczna, lambda mu nu kappa delta U. Lambda, mu, nu, kappa. No i to są najogólniejsze ramy, a następnie powiedzieliśmy tak. Przypuśćmy, że Pan Bóg by zadecydował, że no, zobacz, że może ta cała grawitacja nie jest czuła na te części krzywizny, a tylko jest czuła na tę symetryczną część Ricciego. No to jeśli tak, to... Wtedy to równanie oznacza, że pochodna kowariantna tego P mu nu równa się 0. No a to równanie oznacza, że ten obiekt pi to jest pochodna Lagrangianu po K. I jeszcze ostatnia rzecz, którą Państwu powiedziałem, to taka, przy czym tego nie wyprowadziłem, może nie powinienem był tak robić. Dobry wykładowca, taki, który utrzymuje styl matematyczny, to by to wyprowadził. A ja Państwu najpierw zdradziłem tajemnicę, a potem będziemy sprawdzali, że ta interpretacja tego obiektu pi jest właściwa. Otóż zdradziłem Państwu tajemnicę, że to pi to jest nic innego jak metryka. No proszę Państwa, metryka musi być. W fizyce bez metryki nic nie ma. No w szczególności nie ma elektromagnetyzmu, a my wiemy, że
elektromagnetyzm to jest najważniejsza rzecz, przy pomocy której wiążą się atomy i cząsteczki w materię znaną, prawda, wymieniane są informacje przy pomocy światła, więc tutaj gdzieś musi być metryka. No i właśnie, to jest metryka, tyle tylko, że po pierwsze, metrykę pamiętamy jako tensor dwukrotnie kowariantny, to jest taka tablica iloczynów skalarnych wektorów z bazy. Ale oczywiście równoważnie można ją kodować w postaci macierzy odwrotnej. To jest z kolei tablica iloczynów skalarnych bazy w kowektorach, prawda? No ale tak, to jest tensor, a to nie jest tensor, tylko gęstość tensorowa. W związku z tym interpretujemy ten obiekt jeszcze jako gęstość. Żeby z tensora zrobić gęstość, to wystarczy wziąć pierwiastek z wyznacznika G. No i ponieważ wyznacznik jest ujemny, no bo jest 1 minus 3 plusy, no to wstawiamy tutaj moduł. I jeszcze i takim obiektem posługiwał się Władimir Fock w swojej książce, który pierwszy odkrył, że kodowanie informacji o metryce nie w postaci tego obiektu, a tego, bardzo upraszcza całą tą robotę wariacyjną, a ja jeszcze do tego dołożyłem malutki wkład, mianowicie, że tutaj jeszcze napisałem, że to jest 16 pi. No i tak naprawdę jeszcze tu powinno być G i jeszcze powinno być C kwadrat, ale pracujemy w układzie jednostek geometrycznych, w których zarówno G, jak i C jest równe 1, więc tutaj jest 1 przez 16 pi. I dlaczego to jest dobra interpretacja tego obiektu, to my się właśnie przekonamy. To się przekonamy. No dobrze, czyli innymi słowy, proszę Państwa, jest tak. Przepiszę jeszcze. Tak, to jest pochodna kowariantna tam czegoś pi lambda mu nu kappa delta gamma lambda mu nu plus pi mu nu delta k mu nu. No i teraz, proszę Państwa, po pierwsze to już pokazaliśmy, że to jest równoważne temu, że pochodna kowariantna pi mu nu jest równe 0, a to z kolei jest równoważne temu, że pochodna kowariantna g mu nu jest równe 0, a to z kolei jest równoważne temu, że gamma to jest koneksja metryczna. No, czyli te współczynniki koneksji są równe tym wyrażeniom, które nazywa się często, szczególnie w starszych podręcznikach, współczynniki Christoffela, czy tam symbole Christoffela. Symbole Christoffela, one są jednoznacznie dane. Myśmy to można traktować jako równanie liniowe na gamma i myśmy takie równanie potrafili rozwiązać i tak to jest. Czyli proszę Państwa, równania Eulera-Lagrange'a polegają na tym, że koneksja i metryka są ze sobą, nazwijmy to w cudzysłowie, kompatybilne. Natomiast teraz jeszcze musimy to stwierdzić, jak ma się
metryka do krzywizny, prawda? I tę relację nazywamy równaniami Einsteina, prawda? Jakby ktoś sobie przypomniał wykłady z mechaniki teoretycznej, to w mechanice, jeśli Lagrangian zależy od położenia i pierwszych pochodnych położenia, no to równania Eulera-Lagrange'a to jest nic innego jak d po dt p delta q, co jest nic innego jak pochodna p po czasie delta q plus p delta q kropka, prawda? Co to są równania? To jest lagrange'owskie sformułowanie mechaniki, które mówi, że jak mamy lagrangian, to pęd jest pochodną lagrangianu po prędkościach, a pochodna po czasie pędu to jest siła, która jest równa pochodnej lagrangianu po położeniach. No i tutaj jest tak samo, prawda? Tutaj jest tak samo. Te współczynniki koneksji odgrywają rolę położeń czy konfiguracji pola. Pochodne lagrangianu po krzywiźnie, no ale krzywizna to są pochodne tej gammy, czyli innymi słowy to jest jak gdyby gamma odgrywa rolę Q, pochodne koneksji, czyli krzywizna odgrywa rolę Q kropka, no pochodna Lagrangianu po Q kropka to jest P, czyli metryka odgrywa rolę pędu, no a to są równania, które na przykład gdyby Lagrangian nie zależał od Q, no to P kropka by była równa 0, no tutaj jest, prawda? Czyli ta niemetryczność odgrywa rolę P kropka. No i teraz już wiemy, że takich Lagrangianów jest bardzo mało. Gdyby rzeczywiście Pan Bóg stwierdził, że on tylko takie Lagrangiany, zależne właśnie od tego sektora, no bo tutaj mamy jak gdyby trzy sektory tej teorii. Jeden sektor, drugi i trzeci. To gdyby stwierdził, że dynamika pola grawitacyjnego rzeczywiście nie zależy od tamtych dwóch sektorów, to nie miałby wyboru, bośmy już pokazali, że jedyny możliwy Lagrangian to jest pierwiastek z wyznacznika K no ale jeszcze musi być pomnożony przez jakąś stałą, bo w przeciwnym razie nic się nie zgodzi, bo Lagrangian nie będzie miał dobrego miana, prawda? Na razie jeszcze tej stałej nie interpretujemy, zaraz taką teorię zbadamy i zobaczymy, co to by mogło być. No wiemy tylko, że ponieważ Lagrangian w tych naszych geometrycznych jednostkach musi mieć miano działania, a działanie to co to jest? To jest pęd razy przesunięcie albo energia razy czas, ale zarówno energia jak i czas, bo energia to jest masa, bo energia z masą wiąże się przez c kwadrat, to każdy czytelnik, nie wiem, Gazety Wyborczej czy Rzeczpospolitej to wie
ze stron poświęconych popularyzacji nauki, że E równa się mc kwadrat, ale C jest równe 0, więc energia i masa to jest to samo. No i masa jest też liczona tutaj w centymetrach, czyli to musi mieć miano centymetra kwadrat. No, będziemy się nad tym zastanawiamy. No to teraz, proszę Państwa, to patrzmy, jak to jest. Czyli trzeba napisać, czemu jest równa pochodna k, pochodna takiego Lagrangianu po k. No, najlepiej to po prostu liczmy sobie wariacje tego Lagrangianu. A proszę Państwa, no c to jest c. Teraz tak, to będziemy różniczkowali po k, prawda? Ale to jest funkcja złożona. Najpierw z tych k robimy wyznacznik, potem pierwiastek. No to pochodna pierwiastka to jest 1 przez 2 pierwiastek. Aha, proszę Państwa, tutaj na wszelki wypadek napiszmy moduł. No i on jest niezbędny, dlatego że jak się okaże, będą nas interesowały tylko takie sytuacje, w których ten wyznacznik jest ujemny. 1 przez wyznacznik k. Dobrze. No następnie razy pochodna tego wyznacznika. Prawda? Pochodna wyznacznika. No jeśli, gdyby wyznacznik był dodatni, no to by nie było tego i by tutaj, bym musiał tutaj napisać wariację samego k. No ale już wiemy, ile to jest wariacja wyznacznika, bo to jest macierz dopełnień algebraicznych. Macierz dopełnień algebraicznych to jest macierz odwrotna, czyli to jest k do minus pierwszej mu nu, ale pomnożona przez sam wyznacznik, prawda? Bo macierz odwrotna to jest macierz dopełnień podzielona przez wyznacznik, czyli tu byłby jeszcze wyznacznik samego k. Proszę Państwa, gdyby natomiast ten wyznacznik był ujemny, to naprawdę tutaj by stał minus, w związku z tym tutaj by też stał minus. W rezultacie to z tym, jak dodatnie, to tutaj jest tyle samo, jak ujemne, to tu jest minus, to nam daje, to się z tym uprości i wyjdzie C razy 1/2 razy właśnie pierwiastek z wyznacznika tego K. Prawda? Jak K jest dodatnie, to nie ma wątpliwości, a jak k jest ujemne, to też nie ma wątpliwości, bo tu naprawdę stoi minus, ale tutaj też stoi minus, prawda? Więc razem to się zbiera do tego i następnie jest macierz odwrotna do tego k. A i no przepraszam bardzo, przepraszam, to jest ta pochodna, ale te, czyli to jest pochodna po konkretnym elemencie macierzowym kamieniu, przepraszam, ja już nie mogę tak niechlujnie, i teraz razy właśnie różniczka każdego z tych elementów macierzowych. I tu jest sumowanie po mu i nu. No czyli innymi słowy to przepiszemy tak, c pół pierwiastek z wyznacznika k, no i następnie k do minus pierwszej mu nu delta k mu nu. No to proszę Państwa, co to jest różniczka, co to jest pi mu nu? No to co tam stoi, prawda? Wiemy, że tam to jest 0, czyli
to jest tamten wzór, czyli obliczyliśmy pi mu nu. To jest właśnie pi mu nu. No i stąd wyliczymy w dalszym ciągu, wyliczymy, proszę Państwa, metrykę, tak? Czyli mamy coś takiego. To pi, to pamiętamy, to jest 1 przez 16 pi. Tu wszędzie by była jeszcze stała grawitacyjna, ale ona jest równa 0, razy pierwiastek z wyznacznika g, razy g mu nu równa się c pół pierwiastek z wyznacznika k, no razy, tu jest macierz odwrotna do metryki, a tu jest macierz odwrotna do tej krzywizny i to już jest koniec, tak? Dobrze. No to jeszcze, prawda, tę dwójkę jakoś tam uprościmy, czyli tutaj będzie samo C, a tutaj już nie będzie 16, a będzie 8 pi. No i teraz, żeby obliczyć samą metrykę, czyli żeby rozwiązać to równanie ze względu na metrykę, to najpierw weźmiemy wyznacznik, proszę Państwa. Najpierw weźmiemy wyznacznik, czy też moduł wyznacznika z tego wszystkiego. No to ponieważ to są macierze, a tak się zastanawiam, a to może jeszcze, proszę Państwa, podzielę to przez C, no żeby to było, żeby mieć to tylko tutaj. O. I teraz jak bierzemy wyznacznik macierzy 4 na 4, to jak ją mnożymy przez coś, to to się pomnoży przez ten współczynnik do czwartej potęgi, tak? Czyli biorąc wyznacznik obu stron, czy też raczej moduł z wyznacznika, no to będziemy mieli tak. 1 przez 108 pi c do potęgi czwartej. To do czwartej to jest wyznacznik z g, czy tam moduł z wyznacznika g do kwadratu, a wyznacznik macierzy odwrotnej to jest 1 przez wyznacznik z g, czyli w sumie tutaj będzie moduł z wyznacznika g. No a tutaj to samo, to będzie do czwartej, czyli to będzie moduł z wyznacznika z k do kwadratu razy moduł z wyznacznika z k do minus pierwszej, bo wyznacznik, czyli to jest równe moduł z wyznacznika z k. No to jak weźmiemy sobie pierwiastek, prawda, jak weźmiemy sobie pierwiastek, z tego, to dostaniemy, co my dostaniemy, to 1 przez 8 pi c do kwadratu razy pierwiastek z wyznacznika z g równa się pierwiastek z wyznacznika z k. No to teraz to równanie napiszemy w ten sposób, że k do minus pierwszej, przepisuję to mu nu, to się równa 1 przez 8 pi c. Tu jest pierwiastek z wyznacznika g dzielone przez pierwiastek z wyznacznika k.
O. No i następnie jest K. Właśnie, oto jest to. Dobrze. No ale teraz, proszę Państwa, wstawimy na to miejsce to co tu wiemy. To, co tu wiemy, to jest pierwiastek z tego przez wyznacznik, to jest 8 pi c kwadrat. Czyli to jest tak, 8 pi c kwadrat dzielone przez 8 pi c, czyli to jest 8 pi c. Oj, przepraszam, jeszcze tego g mu nu nie napisałem. Bardzo Państwa przepraszam, g mu nu. Czyli to się równa, prawda? Wstawiamy to przez to, równa się 8 pi c kwadrat. Czyli to jest równe 8 pi c, bo się uprości. I koniec. I tu jest g mu nu, co również mógłbym zapisać, ale to już skraca się, bo mógłbym napisać, że to jest g do minus pierwszej mu nu, prawda? Bo co to jest, jak piszę g ze wskaźnikami u góry, to mam na myśli macierz odwrotną. No to proszę Państwa, jeśli ta macierz odwrotna jest równa tej macierzy odwrotnej, a jeszcze z takim współczynnikiem, no to obracamy te macierze. No to widzimy, że k mu nu to się równa 1 przez 8 pi c g mu nu. Prawda? O. No to proszę Państwa, jeszcze może to inaczej zapiszę. Mianowicie z pewnych względów, o których za chwilę. Równania Einsteina, bo to jest równanie Einsteina, prawda? Że krzywizna, notabene, chciałem powiedzieć tak, że jeśli Lagrangian zależy tylko od tej jednej z tych trzech cegiełek, z których jest zbudowana krzywizna, to znaczy nie zależy od F na przykład i nie zależy od U, no to odpowiednie pędy kanonicznie sprzężone do nich są równe zero. Koneksja jest metryczna, w związku z tym to K, które jest symetryczną częścią tensora Ricciego, to jest po prostu tensor Ricciego, ponieważ jego antysymetryczna część właśnie znika. Proszę Państwa, to równanie, takie najprostsze równanie Einsteina w sytuacji, w której nie ma żadnej materii, równanie próżni, zapisuje się w inny sposób. Ja je zapiszę. Proszę Państwa, to nie to, co teraz robię, chciałem się wytłumaczyć z tego, co robię, bo powiedziałem Państwu, że jestem bardzo przywiązany do myśli, że wykład matematyczny powinien mieć strukturę liniową. A ja teraz robię taką dygresję. No dlaczego? Dlatego, że prawda, teoria względności jest tak szacowną teorią, która obrosła już w tak wiele zwyczajów, konwencji, że muszę Państwu dać tutaj wytłumaczenie, jak to się ma do standardowego sformułowania teorii względności. Oczywiście tę zbieżność będziemy ciągle odkrywali. Proszę Państwa, na ogół równania Einsteina zapisuje się nie przy pomocy tensora Ricciego, tylko przy pomocy tak zwanego tensora Einsteina. Właśnie tensor Einsteina.
To jest po prostu tylko zmiana formy graficznej tych równań. Tensor Einsteina to jest, proszę Państwa, jego się oznacza na ogół w ten sposób, że to jest G mu nu i to jest równe po prostu tensor, ta symetryczna część tensora Ricciego, która w naszym przypadku dzięki tym równaniom Eulera-Lagrange'a, dzięki temu, że ta koneksja jest metryczna, jest po prostu równa R mu nu, ponieważ tensor Ricciego zawiera tylko część symetryczną, K mu nu, minus 1/2 G mu nu razy ślad tego K, no co napiszę tak, K alfa beta G alfa beta. Na ogół tutaj się pisze literkę R, dlatego że w tradycyjnych sformułowaniach teorii względności rozpoczyna się od tego, że koneksja jest po prostu metryczna. Tutaj nam to wyszło, nie zakładaliśmy. I wtedy tensor Ricciego, który normalnie składa się z części symetrycznej, którą oznaczaliśmy K, oraz części antysymetrycznej, którą oznaczaliśmy F, to dla koneksji metrycznej ta część jest równa 0 i w związku z tym to jest równe temu. Dobrze. I teraz przepiszmy, proszę Państwa, to równanie Einsteina w języku tensora Einsteina, no to najpierw musimy ten obiekt obliczyć, który się na ogół w podręcznikach oznacza po prostu jedną literką R, to jest ślad R-a. Tylko pamiętacie, nie taki ślad góra-dół, tylko taki ślad z metryką. No to obliczmy, proszę Państwa, no to R to się równa R mu nu G mu nu równa się 1 przez 8 pi C, a tutaj jest G mu nu G mu nu. No to proszę Państwa, jak robimy ślad macierzy 4 na 4 z odwrotną do siebie, no to to jest ślad macierzy jednostkowej w czterech wymiarach, to to jest, proszę Państwa, 4. No czyli to jest 1 przez 2 pi c. No i teraz w związku z tym wstawimy to do tej definicji, to się równa. No samo R mu nu to już wiemy, to jest równa się 1 przez 8 pi c g mu nu minus 1/2 g mu nu, a tu jest ten ślad, któryśmy przed chwilą obliczyliśmy, to jest 1 przez 2 pi c. No proszę Państwa, strasznie to jest nudne, ale tu jest tak, minus 1/4 plus 1/8 to jest minus 1/4, 1 przez 4 pi c g mu nu. I to jest właśnie to równanie Einsteina zapisane w ten sposób, co jeszcze my lubimy zapisywać. Ono na ogół, jak Państwo sobie do Wikipedii czy do innego źródła wiedzy zajrzycie, to się na ogół przenosi na drugą stronę i to równanie zapisuje się w ten sposób. G mu nu
z minusa się zrobi plus. Ten współczynnik na ogół nazywa się lambda g mu nu równa się 0. O, tak na ogół to równanie Einsteina jest wypisywane, gdzie lambda to się nazywa stała kosmologiczna. O. No i to jest, prawda, lambda to jest 1 przez 4 pi c, prawda? Lambda to się równa 1 przez 4 pi c. No stąd wniosek, że ta nasza stała c na początku to było 1 przez 4 pi stała kosmologiczna. O, właśnie. To teraz jeszcze przed przerwą zrobimy, chciałem powiedzieć kilka słów historycznych na temat tych równań Einsteina. Proszę Państwa, gdyby ta lambda była równa 0, to g mu nu byłoby równe 0, co oznacza, że również r mu nu byłoby równe 0. Prawda? R mu nu byłoby równe 0. No jak ta lambda, no bo to jest, o tutaj może napiszę 1 przez 4 pi c, to jest 2 lambda, tak? Czyli to jest 1/2 lambda. O, takie równanie mamy. Proszę Państwa, gdyby ta stała kosmologiczna była równa 0, to równanie Einsteina pustej przestrzeni by wyglądało tak, że tensor Ricciego jest równy 0. Proszę Państwa, to równanie Einstein miał w głowie gdzieś na przełomie 1912 i 13 roku. Ale nie potrafił następnie zrobić tego kroku, no, który on zrobił pod wpływem dyskusji z Hilbertem pod koniec roku 15, czyli 3 lata później mniej więcej. Mianowicie, jak to zmodyfikować, te równania, żeby one opisywały nie tylko pustą przestrzeń, ale też przestrzeń z materią. Gdzie tutaj dołożyć? I właśnie pomysł Hilberta polegał na tym, że trzeba to pisać w języku tego tensora Einsteina raczej niż tego R-a, ale proszę Państwa, to wszystko jest równoważne. Czyli Einstein z Hilbertem nadali taką dobrą postać tej teorii, gdzie tutaj po prawej stronie stały rozmaite różne rzeczy opisujące materię, o czym będziemy rozmawiali w dalszej części tego wykładu. No gdzieś w listopadzie, październik, listopad roku 1915. Ale ciągle ta lambda była równa 0. Lambda była równa 0. Dopiero w latach 20. Einstein wprowadził tę lambdę jeszcze do gry. I teraz pisze się te równania Einsteina ze stałą kosmologiczną w ten sposób, że to jest po lewej stronie, a po prawej stronie stoi tak zwany tensor energii pędu materii. No, będziemy o tym mówić. On wprowadził tę lambdę po to, żeby uzasadnić tak zwany stacjonarny model Wszechświata, do którego był bardzo przywiązany. Sądził, że Wszechświat powinien być wieczny i niezmienny w swojej strukturze. I w tym celu potrzebna mu była lambda, bo bez tej lambdy to by nie było takiego rozwiązania równań Einsteina. Potem jak się okazało, że Wszechświat nie może być niezmienny, bo Hubble odkrył ucieczkę galaktyk, to
Einstein się strasznie sfrustrował i nazywał wprowadzenie tej stałej lambda, tej stałej kosmologicznej, nazwał największym błędem mojego życia i starał się jej unikać. No ale potem okazało się, że z obserwacji wszechświata w wielkiej skali widać, że jednak ta lambda zapewne jest potrzebna. W związku z tym no, wracamy jak gdyby do źródeł, przy czym chciałem zwrócić uwagę na to, że w tym ujęciu teorii, no to ta lambda sama z siebie po prostu jest potrzebna. Jest potrzebna i ona tutaj wchodzi w sposób naturalny. No, dziękuję bardzo. Robimy przerwę.